Dzień dobry panie i panowie. 25 czerwca 2024 roku to dzień 853. Drony lądowe, pierwsze kadry to park ukraiński, a drugi film to konstrukcja rosyjska do forsowania min przeciwpiechotnych. Białoruś do sędziego Tomka dołączyła Olga Złotwy, księgowa zaangażowana w politykę. Nie piastująca jednak żadnego stanowiska, można wnioskować, że z natowskiej strony trwają działania kontrwywiadowcze i dlatego śpiochy uciekają. Na terenie Białorusi zbierają się kadry. W odpowiednim momencie sformują Komitety Wyzwolenia Narodowego. Na razie te osoby będą udzielały się medialnie i budowały rozpoznawalność w swoich krajach. W wymiarze historycznym to postaci tragiczne. W ciągu minionej doby doszło do 170 starć bojowych. Czerwony przeprowadził 3 ataki rakietowe, wykorzystując 6 rakiet. 63 ataki lotnicze przy użyciu 90 rakiet i bomb. Faby 3000 robią mniejsze kratery niż oczekiwano i mają problemy z celnością. Przeprowadzono 4000 ataków artyleryjskich, z czego 107 to solwy rakietowe. Wykonano 1300 nalotów dronami Kamikadze. Głównie chodzi o małe FPV. Granica północna. Siły zrównoważone. Na buforze Charkowskim mówi się nawet, że inicjatywa po stronie niebieskich. Natomiast z pewnością przewaga powietrzna jest po stronie czerwonych. Według komunikatu na buforze doszło do dwóch starć. My skupimy się dzisiaj na miejscowości Lipce. Lipce są bramą do Charkowa. Za tą linią możliwy jest ostrzał artyleryjski Charkowa, a Lipców broni 13 Brygada. Rosjanie stosują następującą taktykę na tym kierunku. Ciągłe ataki małych grup piechoty przy masowym wsparciu dronów, lotnictwa i artylerii. Zrezygnowano z kolumn pojazdów opancerzonych, które mogłyby dokonać przełomu. Intensywnie używane są bomby i pociski 122 i 152. Drony Lancet próbują zniszczyć ukraińską artylerię i obronę powietrzną. Rosjanie stale wprowadzają posiłki i bitwa trwa. Od początku działań na buforze na lipce zrzucono ponad 400 bomb kierowanych. 20 czerwca Putin powiedział, że Rosjanie nie pozwolą na wyparcie swoich żołnierzy z przyczółka. Tego przyczółka, który zdobyli na kierunku Charkowa. Co oznacza, że będzie nadal uzupełniać swoje siły świeżymi rezerwami. Odpowiedzią Ukraińców musi być zwężenie, skrócenie obszarów odpowiedzialności 92. i 13. Brygady, aby mogły skoncentrować wszystkie swoje wysiłki na kierunkach głównego natarcia. Lipce mają ogromne znaczenie operacyjne i taktyczne. Lipce to brama do Charkowa. Sprawdzimy geolokalizację. Tutaj 24 pozycja, czyli wesele lipci, czy lipce, tutaj pod głębokie, głębokie, 22 potwierdzenie pozycji czerwoni w budynku i dronem. Tutaj linia ternowe przy samej granicy zalene dwie pozycje niebieskich. Czyli potwierdzone, że tu na pewno. Nie ma tego połączenia poza granicą. Nie udało się czerwonym przekroczyć granicy w Zelenę na kierunku Ternowa. Starycja. Buchrowatka. Tutaj pozycja czerwonych z 24. I wowczańsk. Tu mamy pozycję z 24. Tu pozycję z 24 niebieskich, i tu dwie pozycje czerwonych. Przesuwamy się pod Tichę. Tutaj właśnie Faby spadały, nie wiem czy 3000, raczej nie. Raczej właśnie 3000 to na lipce. W każdym razie udało się wyprzeć czerwonych z miejscowości. Ja tu przesunę i będziemy dalej obserwować lokalizację. Z pewnością filmy pojawią się. Jak tylko dojdzie do odzyskania wyzwolenia kierunku granicy. To w takim razie czerwoną kroplę muszę przesunąć z na pleteniwkę. Tu rejon dość sporny, być może tu, tu gdzieś przechodzi ta granica. Na pewno Wowczańskie jest kierunkiem pomocniczym wobec kierunku Lipce. Przechodzimy na przyczółek Petropawliwski. Lokalny napór Czerwonek, stoczono trzy bitwy. W komunikacie to samo co w poprzednim odcinku, czyli stepowano wosyliwka, Piszczane, Stelmachiwka. Tutaj jeszcze upewniam się, czy gdzieś jest szpilka. Przybliżeniu Tu nie widzę, czyli przechodzimy do Lasów Serebriańskich. Tutaj lokalny napór czerwonych. Pięć ataków w komunikacie. Kopanki. I to nieco zaskoczenie, bo kopanki są tutaj. Co w takim razie Nadia? Czy Nadia? Tutaj mamy dwie Geolokalizację, czyli potwierdzenie pozycji. Jeśli już tu czerwony wejdzie, to kryje się za wrakiem, i cały czas dosyła ludzi, którzy po prostu pilnują tych pozycji raz zajętych. Makiejwka. I to były druga z wymienionych miejscowości w komunikacie. wierska. Tutaj linia jest stabilna. Trzy odparte ataki na Biłochoriwka oraz na Wyimka. To tyle, komunikat. Dodatkowo jeszcze w komunikacie doczytałem, że cztery bitwy pod Werchnokamiańskie. Tu mamy podspierne lokalizację. Jedna to jest właśnie wraki zostały, i tu również wraki zostały po ataku. Także a tu 21 pozycja czyli 21, 25 bez znaczących postępów. Natomiast tutaj jeniec ukraiński i dron. Nie wiadomo, kto trafił tego jeńca. To był film z 22. Być może właśnie dostał od swoich za to, że się poddał. A tutaj 23. flaga czerwonych. To jest pierwszy budynek, chyba taki, który na którym dało się tą flagę zatknąć, także rozdoliwka, częściowo na ziemi niczyjej. I to był łuk siewierska, tu poniżej 21 pozycja czyli widać, że tutaj od waziukliwki na tym wzgórzu cały czas stacjonują niebiescy. Front centralny lokalny napór czerwonych odparty atak pod Andryjwką. Toczy się w tej chwili 7 bitew na odcinkach czasy fiar i Iwaniwskie. To tyle w komunikacie, a tu 24 pozycja niebieskich Kalinina tutaj 21 piechota tutaj też 23 ostrzelana pozycja, czyli możemy zrobić przesunięcie to prawdopodobnie ta dolina też się będzie wypełniała tu m113 dronem czyli cały czas przerzucane są siły z czasy FIAR na przedmieścia kanał tu 24 przemarsz tutaj 24 pozycja Tosem, czyli to odsuniemy może w ten sposób wyrównamy a tutaj Praktycznie na linii 23 tu chyba garaże są, także w tej chwili kanał na ziemi niczyjej. Tutaj 23 piechota dronem, tu pod również, tutaj 22 dron złapany w siatkę, to chyba szpilka została. I tu 21. pozycja. Tutaj w komunikacie również pojawił się Toreck, czyli to jest wcześniej często pojawiało się w komunikacie majorskie. I tu mamy budynek dronem, i tu trzeba zaznaczyć w takim razie, powiedzmy, że tu do drogi, a tu wzdłuż. Linii kolejowej do skrzyżowania. Tutaj było dość długo, te warki trwały, tu nie mogli niebiescy przebić się. A teraz wrócili. Do 25 pozycja, czyli tu dość szeroki pas ziemi, niczyjej pomiędzy miastami Gorłówka a Toreck. Czyli nawet tu pod szumi. Pozycje są nieco dalej niż narysowane. Tu widać było też pod Swego czasu trwały tutaj walki o takie wzgórza usypane ze śmieci. Czyli o wysypisko śmieci. Dobrze. Front zagłębia górniczego. Zmiana dowódcy grupy hortycja. To w przybliżeniu front centralny i front zagłębia górniczego. Czyli główny i najtrudniejszy odcinek. Nie jest to problem jednej osoby, to problem istniejącego systemu. To samo mamy w Polsce: system negatywnej selekcji i kadencyjności, brak zachęt do inicjatywy i rozwoju. Rosjanie zresztą nie reprezentują nic lepszego. Natomiast są o tyle bardziej wydajni, że rotują generałów trochę na wzór amerykański. Masz dywizję na trzy miesiące i porozmawiamy, jak ten okres upłynie. Pokaż, ile wyciśniesz z tych ludzi. Tylko że słabsza strona gospodarczo i pod względem rekruta musi być sprawniejsza we wszystkich obszarach, a Ukraińcy na poziomie sztabowym ustępują pomimo wsparcia instruktorów z krajów sojuszniczych. Na froncie zagłębia gorniczego napor czerwonych. 12 ataków w moim poprzednim filmie odnotowałem 21 faktycznie wygląda na to, że doszło do przesilenia i Rosjanie potrzebują pauzy i uzupełnień po to, żeby utrzymać. Ten sam poziom presji. W komunikacie atak na Jewgieniwkę z kierunku ocieretinę oraz Wozdwiżanka i Nowo-Oleksandriwka. Czyli cały czas tutaj atak na Bramę Progres. Geolokalizacje tu ujawniają więcej informacji. 22 szturm, 24 pozycja w budynku, pozycja w budynku Oczywiście to są dane z ataków. Czyli tak, ja mam tutaj linię. O, teraz się świetliło. Tu przesuniemy. Tu przesuniemy wzdłuż drogi i tu przesuniemy do najdalszej geolokalizacji. Czyli nowo Oleksandriwka w rękach czerwonych. A atak. Nawoz Dwizienka. Czyli mogę również tą kroplę przesunąć. Pewnie będzie film z flagą niedługo. Tutaj mamy ocieretynę geniwka Faktycznie tutaj Goliat RIP. Tu mamy Bradley. Tu mamy BTR82. To 23 pozycja, 23 pozycja, oczywiście to są wszystko filmy z ostrzałów i tu Bradley uszkodzony FPV-em. Nic nie przesuwam, tutaj również pod Umańskie Piechur dronem, czyli potwierdzenie. Tutaj dość ciekawe, dość ciekawa geolokalizacja, dlatego że tu był pojedynek mawików. Czyli chińskich dronów. Ten ukraiński zrzucał bombę z góry, a ten próbował go od dołu staranować. Czerwony dron. I doszło do sytuacji, gdzie ten czerwony uderzył w bambusowy kijek. Taki dość krótki, czyli prowizorka trzyma najlepiej. To proste i skuteczne rozwiązanie. No niestety, algorytm nie polubił tego. Filmu. W takim razie popatrzmy z bliska na bazę drona lądowego. Właśnie takie drony tytułują Goliatami. To są drony o podwoziu gąsienicowym. A prawdziwego Goliata można zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego. Oczywiście ma sterowanie po kablu i nie jest to w żaden sposób reklama. Łukurachowe napór czerwony. W komunikacie odparte ataki na Chorchivka i Konstantyniwka. Tu mamy Chorchivkę, tu Konstantyniwkę. A tu jeszcze widzę jedną geolokalizację. Nowosliwka pierwsza po stronie niebieskiej. Geolokalizacja w Krasnochorchivce. Tutaj przesuniemy. Czyli mamy tutaj czołg. A tu pozycję w archiwce nie ma. Tu koło Pobiedy faktycznie jest przesunięcie. Tu był atak pancerny. I kilka pojazdów. Tu można było obejrzeć filmy, jak w tym rejonie płoną. Tu pod nową mychajliwką. Tutaj dwie Pozycje niebieskich, po prostu drony na tyle były silne, że zmusiły obrońców do odwrotu, i tu podobnie, czyli poniżej miejscowości Paraskowiwka doszło do ataku pancernego. To tu możemy przesunąć ewentualnie linię. Tu widać, że za każdym razem. Zaraz będą czerwoni tutaj kogoś wysyłali. A mogę znowu o linię drzew przesunąć. Tak, a tu już jest pole, które muszą forsować. W armii rosyjskiej jest stanowisko tragarza. To taka osoba, która przenosi zaopatrzenie. Ludzie mają taki zapis w kontrakcie, mają takie stanowisko. Teraz brak więźniów i jednorazówek. W takim razie zdarza się, że tragarza wysyłają z plecakiem pełnym butelek wody na pozycje ukraińskie. I taki piechur zasuwa w ciemno licząc na to, że znajdzie ziemiankę z kamratami. W ten sposób ujawnia pozycję obrońców i spełnia nieświadomie swoją rolę w wysiłku wojennym. A na froncie południowym, bo tu już obejrzeliśmy, lokalny napór czerwony. Komunikacie oczywiście urożajne i robotinę. A geolokalizację, prejczystywka. Potwierdzenie pozycji, że cały czas tutaj są niebiescy. Urożajne raczej spokojniej, bo nie było geolokalizacji. Tu możemy poprawić linię pod robotinę. A nawet można spróbować dodać punkty, czyli wzdłuż tej linii i tu do tej, żebyśmy mogli przesuwać. A tu była pierwsza pomoc po rosyjsku. Czyli wiemy, że tutaj jest wrak. I też możemy w ten sposób przesunąć. Czyli czerwoni tą drogą przesuwają właśnie jednorazówki w kierunku północnym. komunikatach niebiescy zaczęli zamiennie podawać w i wełyka nowosilka. To dla zainteresowanych. Takie ćwiczenie z geografii Ukrainy. Dla wytrwałych, czyli dla naszego kameralnego drona. Krym, a jeszcze linia Dniepru. To linia stabilna. Tu chodzi o Ceporoża do Odessy. A... Sewastopolu na Krymie. No tutaj spadły szczątki rakiet i wywołało to reperkusje dyplomatyczne. Rosja odpowiedziała presją na drony zwiadowcze Amerykanów patrolujące Morze Czarne. Czy Rosjanie zdecydują się na zestrzelenie amerykańskiego drona nad Morzem Czarnym? Raczej nie. Może dojść do użycia środków walki elektronicznej, a te spowodują usterkę takiego drona. Ciekawostka o zniszczonych czołgach. Linią niebieską oznaczono stosunek strat. Tu widać, że latem 2023 on zbliżał się do 1 w czasie ofensywy. Następnie cały czas jest na plus dla niebieskich. Widać, że tutaj jest 5 do 1 w obecnym okresie, bo atakują Rosjanie. Poza tym niebiescy nie mają tylu czołgów. Jeśli czerwony ma więcej czołgów, to ten stosunek będzie na plus dla niebieskich. Tu widać linią zieloną, to są informacje z raportów zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich. I widać, że tutaj jak dużo na przykład w październiku 2023 podawano straty, i jak bardzo różniły się one od tych, które widzimy w geolokalizacjach i na filmach, bo każdy obiekt jest zarchiwizowany, można w bazach przejrzeć. Wszystkie filmy i wszystkie obiekty, które znajdują się na polu bitwy. Czerwone to są obiekty zniszczone rosyjskie, i stąd powstaje ten współczynnik, a oczywiście pomarańczowe to są jednostki sprzętu zniszczonego przez Rosjan, ukraińskie jednostki sprzętu. Tu widać, tak, ten, czyli zielone pole, bardzo różni się, ono się tutaj coraz bardziej zbliża, te komunikaty są coraz mniej zafałszowane a obecny stosunek 5 do 1 czyli widać że ten napór czerwonych rośnie gdyby to niebiescy atakowali to ten stosunek wyrównywałby się w komentarzu filmowym zniszczony T80BV stał okopany podręcznikowo podleciał do niego dron z dobranym odpowiednio ładunkiem i stuknął tak jak fachowiec w samochodzie stuknął we właściwym miejscu do usłyszenia.